Konkurs o nagrodę imienia Krzysztofa Mentraka. Anna Osmulska, Mentrak, Janusz Zaorski. Nie jest bez znaczenia, kto mówi i pisze publicznie o filmie. Nie jest prawdą, że nie słuchamy i nie czytamy recenzji i że nie mają one wpływu na to, czy idziemy do kina. Dlatego nagrodę za krajowe wydarzenie filmowe otrzymuje konkurs o nagrodę imienia Krzysztofa Mentraka i jego twórcy. Konkurs dla młodych krytyków filmowych, którego misją jest promowanie młodych ludzi piszących o filmie, studentów, dziennikarzy i krytyków. Wydaje mi się, że ta nagroda jest o tyle ważna, jest bardzo ważna, dlatego że pokazuje ludzi, którzy zazwyczaj znajdują się w cieniu. Pokazuje naprawdę prawdziwych pasjonatów. Ja szczególnie sobie cenię te nagrody, które są dla DKF-ów, dla małych kin, dla takiej pracy u podstaw, dla tej animacji, pracy z młodzieżą, z dziećmi, bo to rzeczywiście to robią ludzie, którzy nie robią tego dla zysku. Bardzo często poświęcają na to swój prywatny czas. Są po prostu prawdziwymi. I prywatne pieniądze. I prywatne pieniądze. Rzeczywiście robią to z miłości do kina i to jest najważniejsze i bardzo ważne, że jest taka nagroda. 21 lat temu zmarł Krzysztof Mentrak, wybitny krytyk, i Piotr Łazarkiewicz, reżyser, wpadł na pomysł, że dobrze byłoby, gdyby jego imieniem był nazwany konkurs dla młodych krytyków. Zastanawialiśmy się, jaką barierę wiekową zrobić. Młody w Polsce to jest pojęcie względem. Młody reżyser ma 40 parę lat, nadal jest młody, często jest debiutantem, ale ustaliliśmy, że do 32 roku życia. I od 20 lat ta nagroda była afiliowana przy rozmaitych ciałach. Telewizja, dodatek reżyser do miesięcznika Kino. Z rozmaitych powodów to się po kilku latach współpracy kończyło przerwaniem dalszych prac i powstał PISF. I to był ten naturalny adresat, przy którym my mogliśmy się znaleźć. Chcę podkreślić, że wszyscy laureaci, a jest ich 20, no 20 prawie, jeszcze nie, 18 edycja była. Społecznie traktują swoją pracę, tak samo jak i my. Więc tym większa niespodzianka, że jak się dowiedzieliśmy po przyznaniu nagrody, skrzyknęli się absolwenci, laureaci nagrody, którzy powiedzieli: rany boskie, no przecież nasza kariera, nasze jakieś nowe życie krytyczne zaczęło się właśnie od tego faktu, że wygraliśmy konkurs imienia Krzysztofa Mentraka. Laureatów mamy fantastycznych. Ja podczas gali wręczenia nagrody wręcz wspierałam się kartką, bo to jest 17 aż nazwisk, więc ja nie chciałabym nikogo pominąć, no ale no chociażby tegoroczny dyrektor artystyczny festiwalu w Gdyni Michał Oleszczyk i poprzedni Michał Chaciński, Jakub Socha, mówię o tych naprawdę aktywnych krytykach, Jakub Socha, Michał Walkiewicz, Darek Arest, dziewczyny, Agnieszka Jakimiak, wcześniej Basia Kosecka, to są naprawdę znakomite nazwiska. My jesteśmy Bartosz Żurawiecki, Mateusz Werner. Pierwsze edycje, większość z nich jest cały czas czynna w zawodzie. To są, stworzyło dzięki tej nagrodzie, tak mi się wydaje, udało się stworzyć środowisko krytyków filmowych, dlatego Piotr Łazarkiewicz to wymyślił wtedy, bo miał takie poczucie, że tego środowiska nie ma, że wielcy mistrzowie odeszli, prawie wszyscy albo odeszli, ponieważ nie żyją, albo odeszli od pisania o filmie, że rzeczywiście brakuje ludzi dobrze piszących o kinie. I to był taki zamysł, żeby odtworzyć to środowisko. I mam takie poczucie, że to środowisko udało się odtworzyć. My dostajemy co roku ponad 80 zgłoszeń na nasz konkurs. Bardzo sobie cenimy erudycję, pisanie o kinie, ale z tym takim backgroundem właśnie, jeśli chodzi o tradycję filmową, o literaturę, o takie szerokie spojrzenie na kino. Nie chodzi, oczywiście umiejętność pisania recenzji też jest bardzo ważna, ale nie chodzi o takie doraźne pisanie i stawianie kropek, gwiazdek, serduszek i tych innych, no co dzisiaj jest właściwie nagminne. To jest też jakaś umiejętność, ale nie to cenimy. Cenimy to, żeby rzeczywiście spojrzeć na kino szerzej. I takich kandydatów mamy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dobre pióro. Nam zależy na tym, żeby cały czas krytykę filmową traktować jako gatunek literacki. Tak właśnie pisał Krzysztof Mentrak. Miał świetne pióro. Chodzi o to, żeby to był styl. Cenimy styl. Nie tylko to, o czym pisze, ale też w jaki sposób krytyk pisze. Nagroda imienia Krzysztofa Mentraka daje szansę, żeby wyjść z tego anonimowanego, internetowego tłumu ludzi, którzy blogują, którzy w rozmaity sposób chcą zaistnieć, ale ten konkurs to jest swoisty licznik i mianownik. On dyscyplinuje. Trzeba coś napisać szerzej, nie tylko doraźną recenzję na temat jednego filmu, który był w kinach. Trzeba złożyć trzy prace,
jedna musi być publikowana gdzieś, prawda, chociażby w internecie, jedna oryginalna. W związku z tym do 20 stron pozwala już nam, jurorom, zorientować się. A myślę, że też niebagatelną sprawą i niebagatelną zachętą są nagrody finansowe związane z konkursem imienia Krzysztofa Mętraka. 10 tysięcy za pierwsze miejsce, 5 tysięcy drugie i 2,5 tysiąca trzecie. Plus my fundujemy rzeźbę autorstwa Adama Myjaka, rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, znakomitego rzeźbiarza. A więc warto pisać.